ding ding ding. Ha ha ha. A hit hit brr. Ramaja. Witajcie na kanale Giętka Wędka TV. Znajdujemy się na zbiorniku w miejscowości Łagiewniki, powiat dzierżoniowski. Dzisiejszy materiał jest efektem czterech niedziel z rzędu, jakie spędziliśmy wędkując na tym urokliwym łowisku. Tak zwana tama. Zbiornik zlokalizowany jest w dolinie potoku rzeki Krzywula. Zbudowany w latach 1947-1948 o łącznej powierzchni 12 hektara, pojemności 320 tysięcy metrów sześciennych. Maksymalna głębokość wynosi 7,2 metra. Jest to woda, na której najczęściej wędkuje Michał. Sami widzieliście w odcinku nakręconym w kwietniu. Zbiornik jest zadbany i rybny. Zresztą zobaczycie sami. A jeżeli chcecie poczytać na jego temat, to zapraszamy do zapoznania się z artykułem pod tytułem Giętka Wędka, Łagiewniki, rybny zbiornik na portalu wędkuj.pl w zakładce Relacje z wypraw. Zapraszamy do oglądania. Łapka w górę, łapmy ryby. Wspieramy markę Federbite, polskiego producenta zanęt oraz przynęt. Te se curde botti quando visita tu abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ¡ay! Ratones, pez, ¡ay! Miércoles, jueves, ¡ay! Todos, todos. Lunes, martes, ¡ay! Ratones, pez, ¡ay! Miércoles, jueves, ¡ay! Na lewej wędce mamy założoną. Rasek? Raz. Następny. No ale czekamy na większe szczuki. Tego maluszka wrzucimy. Na razie póki co do siatki, później je wypuścimy. Zobaczymy, ile nam się nazbiera. Zameldował. Sukces pierwszy Moniki. Pierwsza ryba złowiona w życiu, od razu karp. Jakie uczucie? Ciężko było. Bardzo ciężko. Strasznie walczył. Ja z racji tego, że mam chorą rękę, ciężko było mi go wyciągnąć. Ale jak widać, to jest. Zaraz go zmierzymy. Zobaczymy, ile waży. Ile jest, jak jest duży. No nie jest on gigantem, ale... Przygotowane przez kogo? Przez naszą czołową kucharkę Giętkę Wędki, Mańkę. Bez niej byśmy na tych rybach nie dali rady. Głód by nas zeżarł. Paska, boczuś. Ja się nie dziwię, że te ryby tak biorą, bo czują ten zapach tutaj z brzegu. Nie mam pojęcia. Zambel epidemia.
Dalej po raz kolejny Federbite skuteczny. O, poszedł moje zestawy. Następny ładny karpik. Który to już karp? 10. Myślałem, że złapisz szczupata. Nie no, takich to tu nie łapiemy. Całe 36 cm. Gigant. Całe 36 cm szczęścia. Tak, epidemia rządzi dumbbells. Wypuszczamy rybkę. Ale fajnie. Ale ładna ryba. Papa rybeczko. Tu już karp jest na wierzchu, już wyciągnięty, już mamy kamerę już przygotowaną. Niestety, żeśmy się na początku nie przygotowali, nie widzieliśmy, że od razu będą takie brania. Muszę zobaczyć, jaki fajny karpik. Pierwszy. Rafał swojego pierwszego karpia już wyciągnął. Fajnie walczył. Na federze. Nie jest może gigant. Ponad... To jest taka ponad kilówka na pewno. Gigant nie jest, ale na federze mam po 5 godzin. Zaraz wymierzymy. Wonia wodę, wodę Lego. Jak profesjonalistka. No. Wypiąć. Czekajcie, jeszcze wyciągniemy to trochę. Łowca jest. Łowca karpia. Zadowolony. Jeszcze zobaczmy go z miska. Ładne, o. Ryjek, karp w dobrej kondycji. Bez żadnych jakichś ran. Bardzo ładny. Wypuszczamy do wody. No to ładnie nagrywamy. Karp wraca do wody. I karp robi dzidę. 45 cm. 45 cm wraca do wody. 2 kg. 2, 3. Urośni. Jakbyś ważył 20 kg, to też się złapie. Zaczynamy znowu dalej łowić. Tu Monika, a jest. Pełna satysfakcja. Ze swojego boyfrienda. No, no to. Pobił mnie. Składamy. No i ładnie złapał za dumbbellsa. Truskawka Federbites. Jest i rybka. Jest i Rafał. Tym Gętka Wędka, Wędkarstwo TV. Piękny płetwy, nie? Cały jest piękny. Kolejny. Wypuszczamy. Piękny karasek. Jak łowczyni się czuje? I sam poszedł. Wolność sobie zwrócił sam. Sam poszedł do domka. No i troszeczkę nam się pogoda popsuła niestety. Właśnie teraz siedzimy pod parasolem. Jeden wytrwały wędkarz jeszcze walczy na brzegu. No i tutaj trzeba przyznać mu, że to jest prawdziwa pasja. Walka do samego końca.
Tak więc teraz już sobie tutaj bierzemy, siedzimy w fajnym otoczeniu, proszę bardzo. Wędkarze, giętkie wędki. No srebro też pada, ale ryby przynajmniej biorą. No to chociaż tyle, nie? Dobrze, że jakieś schronienie mamy. Parę słów dla giętkiej wędki. Jak jest? Super. Podoba ci się? Podoba się. Dobrze. Chowaj te giry. Dobra, będzie podeszło. Podwójne branie na dwie wędki. I kolejna akcja Moni. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, napinaj mu żyłkę. Bardzo dobrze. Jest, jest, jest. O, o, jak się rzuca. Kalasek. Kalasek. Nie do góry, nie do góry, tu na bok. Następny. Tak, one są szalone. Masakra, nie. O, ja nie wiedziałam za co mam łapać, czy za podwierak, czy za drugą wędkę. Patrzcie. Masakra. Patrz na tą wędkę lepiej, bo za chwilę będziesz biegł do drugiej. Takie łopatki. Piękne. Każda rybka cieszy. Bardzo fajne branie. Bardzo fajne ryby. Zresztą karasie uwielbiałem łowić zawsze. Pierwsze moje ryby, które łapałem na Wałbrzychu, to właśnie były karasie na Gedemina. Wijanie parasola. Monika, ratuję cię, Monia! Już ci pomogę. Happy, happy, ratujemy. I pan wyrzepa i się włosy przykleili. Masakra. Masakra. No to jest... Takie teraski o jeszcze. Dzisiejszego dnia, bardzo fajne. I wszystkie ryki trafiają do wody. Zobaczcie, w dobrej kondycji wszystkie odchodzą. O, chwilę jeszcze. O, opa. One zaraz dojdą do siebie, one na razie są otumanione. Ale zaraz dojdą. O, czekajcie. Opa. Powołaj je do życia. Poszły. Pokiziane po brzuszku, pokiziane na sam po koniec. Poszły. Także. Co ty, Michał, wyciągnie na tej tamie? Trzeci tydzień łowienia, trzeci weekend, trzecia niedziela. Ponownie na tamie. No bo gdzie by indziej? Od dwóch tygodni albo lepiej. No i tu też. Idź prosto czy pod bokiem? A na razie prosto. Miałby klapki ubrać, bo tu tyle tych niespodzianek. No i tutaj branie robię. Trzecia niedziela, cały czas intensywnie, zanęty skuteczne, przynęty też, zresztą sami zobaczcie.
Co? Ściągnęłam. Wiesiek, weź mu podbierz. Patrzę na wędkę. Patrzę cały czas. I karpik siedzi. Zobaczmy. Gratulacje. Na matę pana. Gratulacje. Dzięki bardzo. Dawaj na matę. Czekaj. No ale... Karpioszek jest. Tak. Zaraz go zmierzymy. O Jezu, tu już moją metrówkę to już zżarło. No tak... 38,9 jak się naciągnie. I na co? A, tutaj panie to jest... Tajemnica? Nie, specjał z Federbajca. Z Federbajca. Tak, na epidemię Dumbelsa. Także dzisiaj od samego rana mi się bardzo sprawdza. Pozdrawiamy Federbajca. Oczywiście. Przypomnijmy, że właśnie w dniu dzisiejszym próbujemy Izanent. Jest sympatycznie, bardzo się sprawdzają. Tak, już jedno podziękowanie na internecie jest ode mnie za poranne połowy. Karp 50 cm, 40-37. No i karasi multum, dlatego załączyłem tylko zdjęcia srebrne, jednego srebrnego, jednego złotego, bo miałbym tak wrzucać po kolei, to mówię, szkoda czasu. Dokładnie. Wybaczcie nam, że jesteśmy bez koszulek, ale tutaj są same byki, tak więc myślę, że ta estetyka nie zostanie zachwiana aż tak bardzo. Chyba nie. Ale jest straszny upał, jest bardzo ciepło, jest około 30 stopni, tak więc no, kisić się w koszulkach byłoby ciężko, nie? Ale łapiemy dalej, dalej jest zabawa. Były kolejne karasie, były już lin jeden, teraz się karp zameldował. Michał już tutaj jest od 5 rano, te karpie już połapał, pokażemy to wam na zdjęciach. Tak więc zabawa przednia po raz kolejny, łagiewniki trzeci tydzień łowienia, dokładnie jest dzisiaj niedziela 9 lipca. Zbiornik fantastyczny, dużo frajdy, dużo zabawy, no ale przypominamy, że też porządne zanęty, porządne przynęty, wszystko przygotowane, my przygotowani, bawimy się dalej. Oglądajcie. Bartosz Lelek naprawdę zasługuje na mój podziw, bo zanęty, składy i tak dalej z tego jak są zrobione, te wszystkie jego miksy, przynęty, to jest po prostu coś niebywałego na skalę polską. No i de facto polski producent, a my popieramy i wspieramy polską markę, także będziemy ją starali się szerzyć tutaj w regionie, jak i właśnie w tych filmikach. Dokładnie. Do zobaczyska później, patrzcie, obserwujcie nas dalej. Gatunek ryby patykarz pospolity, dostępny tylko w naszych wodach. Wzięła na kukurydzę i na pinkę, tak więc jest fajnie, ryby biorą. No i klenia też mamy. Proszę, jaki ładny. Kolejny gatunek zameldował się dzisiaj na wędce. Poszedł. Witajcie po raz kolejny na kanale Wędkarz Fogiętka Wędka. Kolejny tydzień łowienia na tamich łagiewnikach. Dlaczego tu ciągle przyjeżdżamy? Przyjeżdżamy tu, bo tu są ryby, nie? Jest fajna zabawa, cały czas są karasie. Może to już nie staje się powolutku nudne, bo jest ich naprawdę tysiące. Ale trzeba się z tego cieszyć, naprawdę trzeba się cieszyć, że są jeszcze takie łowiska, gdzie w Polsce można połapać.
Na pewno też zwiedzimy inne zbiorniki, bo no nie będziemy się tylko skupiać na tamie w Łagiewnikach, chociaż jest szczerze mówiąc sympatycznym zbiornikiem i pod kątem tego, jak ona wygląda i pod kątem tego, ile tutaj można ryb połapać. Jest fajnie, no teraz jestem akurat sam, znaczy sam, no, jest też ze mną Monia, no Wieśka ani Michała nie ma, obowiązki zawodowe ich no niestety dzisiaj powstrzymały przed przyjazdem na ryby. No cóż, no zdarza się. No i w tym momencie też chciałbym podziękować firmie, która nas wspiera, my wspieramy ich. Mówię tutaj o Federbajcie, który produkuje naprawdę porządne i przynęty, i zanęty, które przetestowaliśmy już nie tylko na tym zbiorniku, ale też na innych zbiornikach. I powiem szczerze, no jak sami wiecie, tych ryb jeszcze nie mamy jakoś mega specjalnie, no cały czas się uczymy. Tam są naprawdę już gotowe bazy przygotowane przez profesjonalnych wędkarzy, które nam się sprawdzały. I dzięki temu mogliśmy sobie złapać jakąś rybę, prawda? Tak więc wspieramy polskie wędkarstwo, wspieramy polskich producentów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w ogóle na nas oni też spojrzeli. No wiadomo, że jest dużo innych jeszcze bardziej jakichś no, profesjonalnych wędkarzy, którzy no te przynęty, te zanęty, które oni przygotują, mogliby zaprezentować troszeczkę lepiej. No i trzeba wspomnieć tutaj właśnie o wynikach Michała, który naprawdę bardzo ładnie połapał z wykorzystaniem głównie zanęt typu na przykład Epidemia lub też innych. No z tego co sami zresztą za chwileczkę zobaczycie na zdjęciach, dawało to radę. Myślę, że będzie dawało radę dalej, tak więc no warto spróbować jest tego typu zanęt. Tak więc testujemy dalej się bawimy, no i co, do później.